Blisko 800 uczestników 14. wędrowniczej Watry wyruszy poza horyzont w poszukiwaniu nowych ludzi, miejsc i możliwości. Życzę wszystkim, aby ten czas pozwolił naładować harcerskie akumulatory przed kolejnym rokiem służby. Czuwaj! Druhny i druhowie. Być wędrownikiem to nie mała sztuka, dostępna tylko dla tych, którzy prezentują prawdziwie harcerską postawę. To mieć oczy i uszy otwarte, to współodczuwać człowieka, współodczuwać przyrodę. To patrzeć poza horyzont. Bawcie się dobrze na wędrowniczej Watrze.